Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak poznać po mowie ciała, co myśli i czuje drugi człowiek. I będę mówić samą prawdę. Uwaga, uwaga, nie ma czegoś takiego jak mowa ciała, która może nam dać wiedzę o tym, co myśli lub czuje inny człowiek. Bo jest oczywiście dużo, zwłaszcza w sieci, ekspertów, którzy mówią o tym, jak po mowie ciała można odczytać, co myśli prezydentowa, albo księżna, albo jakaś celebrytka. A to wszystko możemy sobie naprawdę wsadzić gdzieś. Bo na przykład to, że ja teraz tak zahaczyłam o to, to ktoś myślał, że jestem zakłopotana. I w pewnym sensie byłam zakłopotana, bo użyłam sformułowania, można sobie wsadzić gdzieś. I tak pomyślałam wtedy, no fakt, mogłam przecież użyć bardziej wyrafinowanego określenia, czyli rzeczywiście ten gest był wynikiem mojego zakłopotania, ale równie dobrze ktoś inny, robiąc ten gest, albo w ogóle na przykład często przykładając włosy, czy nie wiem, pocierając nos, ten jego gest nie ma nic wspólnego z kłamstwem, onieśmieleniem, poczuciem chęci ucieczki. Dużo uwagi poświęcił temu psycholog Paul Ekman, który badał przede wszystkim, o którym jeszcze kiedyś z przyjemnością opowiem, bo on był takim guru badania emocji. O, bardziej. Bo podrapałam się teraz w nos. No a to dlatego, że mi po prostu włosy leciały na ten nos do diaska. A ktoś zaraz by mnie zanalizował i powiedziałby, Niszka kłamie. Albo na przykład włosy. To jest bardziej nerwowe u mnie, że ja tak te włosy odgarniam. Albo w ogóle to, że ja mam taką gestykulację, to jest wynikiem mojego temperamentu. I ja wiem, że ja dużo gestykuluję. I taka jestem. I myślę, że gdybym nagle tak siedziała zupełnie nieruchomo, bo by mnie jakiś coach nauczył, że lepiej, żebyś siedziała niż nieruchomo, bo wtedy będziesz sprawiała wrażenie poważniejszej osoby i większego autorytetu. To dla tych spośród Was, którzy oglądali już kilkanaście moich odcinków i przyzwyczaili się do mojej ekspresji, to gdybym zaczęła tak się zachowywać, moglibyście się czuć zaniepokojeni. I odwrotnie, osoby, które dotychczas, na przykład inni youtuberzy, którzy dotychczas siedzieli spokojnie i nagle, jakieś smsy, i nagle zaczęliby gestykulować i to tak wiecie, czasami widać u polityków, że oni tak chcą, kocham was, chcę dla was wszystkiego, co dobre, nie zgadzam się na biedę, myślę o tym dużo, ale to widać, że to jest takie wyreżyserowane i ja nie lubię tego. Ale okej. Wracając do badań Paula Ekmana. Nie, a wiecie co, odczytam tego SMS-a, bo mnie będzie stresował, że... Okej. Mąż, masło jest. Bo ja mu napisałam, co ma kupić. I on na to, że masło jest. Paul Ekman badał zdolność ludzi do wykrywania oszustwa i kłamstwa na podstawie masy mowy ciała. I wiecie, jaka była precyzja w odgadywaniu tych nikczemnych intencji, czyli kłamstwa i oszustwa? Uwaga, 53%. A w ogóle 53%. Tak wygląda, jakbym miała to wyreżyserowane. Ale tak sobie wyobrażam, że jak muszą wyglądać takie szkolenia z mowy ciała, że ktoś staje i mówi, słuchaj, jak teraz powiesz coś takiego odkrywczego, to powiedz tak 53%. No a z drugiej strony może ja to, że ja mam taki swój skill naturalny, to powinnam się cieszyć i tak łatwo mi mówić, tak? Ja myślę, że wiecie co, naprawdę taka naturalność i prawdziwość to jest chyba najlepiej. Jeżeli ktoś ma temperament, w którym nie będzie robił tego 53%, tylko będzie mówił 53%. To jest naprawdę lepsze. Okej, dzisiaj jestem bardzo rozkojarzona. Wyjątkowo, bo zawsze jestem taka skupiona. W każdym razie, moi drodzy, co to oznacza, że 53%? To oznacza, że traf, los, 50-50, tak? Mogli odgadnąć, mogli nie odgadnąć. Czyli to jest bujda. Nie ma czegoś takiego jak odgadywanie myśli i uczuć na podstawie mowy ciała. Nigdy więcej
Nie myślcie, że ktoś, kto pociera nos, może kłamie. Ktoś, kto patrzy w dół, kłamie albo jest nieśmiały. Bo ja na przykład... A ktoś, kto patrzy w bok, traci zainteresowanie rozmową. Albo na przykład z tym potakiwaniem głowy. Ostatnio znalazłam w jednym z poradników coś takiego. Jeżeli twój rozmówca potakuje głową, to znaczy, że się z tobą zgadza. To przecież nasz rozmówca może blefować. Nasz rozmówca może mówić, tak, zgadzam się z tobą, a w głowie myśleć, co ty pieprzysz, co ty solisz. Nie myślcie przypadkiem, że jestem taką ignorantką w zakresie komunikacji, że zupełnie sugeruję bagatelizowanie mowy ciała. Nie, nie, nie. Tylko 7% tego, co mówimy, słów, które wypowiadamy, składa się tak naprawdę na komunikat. Bo aż 93% tego, co jest poza tymi słowami, poza treścią tych słów, składa się na komunikację. Bo jest to ważna intonacja, sposób, w jaki wypowiadamy te słowa. Nasza mina, mimika, postura ciała, jakby emocje, które nam towarzyszą, spojrzenie i tak dalej, i tak dalej. Przecież można u mnie wszystko dobrze opowiedzieć na tak dużo sposobów. Ej, wszystko dobrze. U mnie wszystko dobrze. U mnie wszystko dobrze. U mnie wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze, dzięki. Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Tak, wszystko dobrze. Więc jak najbardziej ta mowa ciała, na którą się powiedzmy składa też intonacja, ta komunikacja niewerbalna jest ważna. Ja jestem tylko przeciwna temu, żeby robić jakieś poradniki i jakieś analizy, zwłaszcza mowy ciała osób obcych, których nie znamy, ale nawet osób bliskich, bo często jest tak, że to, że ktoś ma podirytowany ton głosu, może świadczyć o tym, nie że my go denerwujemy, tylko po prostu, no nie wiem, przed chwilą dowiedział się, że Polska wypadła z grupy. Albo nie wiem, przesolił zupę, tak? I jest denerwowany, bo tak ją gotował pieczołowicie. Albo boli go brzuch, więc jest denerwowany. Więc naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, co kto myśli lub czuje, to po prostu go spytajcie. Nasze odczytywanie mowy ciała drugiego człowieka zawsze będzie tylko domysłem. Nie da się wejść w głowę drugiego człowieka i poznać jego myśli i uczucia. Oczywiście natura nas wyposażyła w to, że możemy, że włącza nam się radar, kiedy na przykład czujemy, że ktoś ma do nas niedobre intencje, czyli jest na przykład wrogo nastawiony, jest na nas wściekły albo znudzony. O, no wiecie, kiedy ktoś zaczyna podczas rozmowy ziewać, albo całą rozmowę na przykład wysyła sygnały pozawerbalne w stylu okej, okay. Ja na przykład zawsze wysyłam, tak jakby nawet już nie planuję tego, po prostu to robię, bo chcę, żeby człowiek czuł się dobrze z tym, że ja go słucham. Ale ja tego nawet nie planuję, po prostu tak mam i strasznie też lubię, gdy podczas rozmowy z kimś ktoś też mi tak wysyła. Ja wiem, że on mnie słucha. I nagle wyobraźmy sobie, że ten człowiek tak wysyła, a potem jak zaczyna podczas rozmowy z nami ziewać. A propos ziewania, czy wy ziewnęliście teraz, jak ja ziewnęłam? Słyszałam, że jeżeli ziewanie nigdy nas nie zaraża, to możemy być psychopatami. No więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy z rozmówcą, który jest taki bardzo komunikacyjny, czyli na przykład właśnie daje te różne takie i nagle zaczyna ziewać, odwraca się, wiecie, odwraca się, nie słucha nas, coś tam, bierze telefon, co tam słychać, no to prawdopodobnie jednak jest znudzony, to i to raczej powinniśmy czuć, czyli natura wyposażyła w nas, ilekroć czujecie, że ktoś jest znudzony rozmową z wami, albo że jest na was zły, piszcie, subskrybujcie. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.